Dom zły rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, które wzajemnie się uzupełniają. W roku 1982 ponurym czasie stanu wojennego trwa rekonstrukcja wydarzeń sprzed czterech lat. Powracają makabryczne wydarzenia pewnego deszczowego wieczoru. Wtedy to właśnie do znajdującego się na uboczu gospodarstwa Dziabasów trafił środoń, zootechnik z wybrzeża, który w krośnieńskiej wsi chciał rozpocząć nowe życie. Pozostawiając za sobą bolesne wspomnienie niespodziewanej śmierci żony i własnego późniejszego alkoholowego upadku. Wszystko zaczyna się niewinnie, środonia gryzie pies, musi więc wstąpić do domu gospodarza i jego małżonki. Wkrótce na stole znajdzie się wódka, jak ponury znak rozpoznawczy ówczesnej rzeczywistości, łączy ona obie płaszczyzny czasowe nicią milczącego porozumienia. W tym śmieszno-strasznym świecie piją wszyscy i zwykli ludzie, i milicjanci, i oficjele. Alkohol znieczula, utrudnia myślenie i kojarzenie faktów, łagodzi ból, zamienia ludzi w groteskowe marionetki, budzące jednocześnie litość i obrzydzenie. To alkohol będzie jedną z przyczyn tragedii, jaka w tę noc rozegra się pod dachem diabasów. Co jednak wydarzyło się tam naprawdę? Oskarżony od czterech lat konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny. Trupy są jednak faktem. Krok po kroku, razem z porucznikiem Mrozem, odtwarzamy całą historię. W czasie zbliżania się do wyjaśnienia zagadki kryminalnej, coraz bardziej wyrazistych barw nabiera też psychologiczny portret głównego bohatera wątku rekonstrukcyjnego czyli tragicznej postaci porucznika Mroza który w miarę rozwoju akcji urasta do rangi jedynej osoby próbującej przeciwstawić się złu. A jest ono tu wszechobecne i wszechogarniające jak partia, choć o wiele od niej starsze, zło permanentnie i immanentnie wpisane w ludzką naturę, zło trwałe i zwycięskie, pomimo tego, że ulegający mu ludzie tak naprawdę wcale nie są z gruntu źli, są tylko głupi, chciwi i niemoralni. Żyją w świecie, w którym tak trudno być kimś innym jak tylko groteskowym potworem. Ot, chociażby takim jak Bożena Dziabas, powiatowa Lady Macbeth, inicjatorka pierwszego najważniejszego ogniwa w łańcuchu makabrycznych wydarzeń tamtej nocy. Gdyby nie jej urażona ambicja, którą natychmiast przekuła w rządze zemsty i zysku, do niczego by nie doszło. Ludźmi tymi rządzą prymitywne, zwierzęce instynkty, takie jak chuć i pożądanie pieniądza. Mają oni jednak także głęboko ludzkie tęsknoty za spełnieniem i szczęściem. Możemy je odczytać z pewnych przebłysków, widać je choćby w smutnych, zamroczonych alkoholem oczach Zdzisława Dziabasa, czy słychać w nieskładnych słowach skargi Bożeny Dziabasowej, żalącej się Środoniowi. Film jest aktorskim popisem trójki głównych bohaterów, dzięki nim postacie zyskują twarze, nie tylko zwierzęce mordy. Twarze pijane i złe, ale także tragiczne, naznaczone smutkiem, daremnością i niespełnieniem ludzi, którzy wiodą swoje marne życie w marnym kraju. Arkadiusz Jakubik gra jakby dwie odsłony tego samego człowieka. Środoń przed aresztowaniem jest skrzywdzony przez życie, ale jeszcze jurny, jeszcze pełen energii, jeszcze ma nadzieję. Ten po aresztowaniu jest już stłamszony, wyciszony. Po aresztancku ostrzyżony, nawet fizycznie niepodobny do mężczyzny, który szukał w Bieszczadach szansy na nowe życie. Udręczony i zaszczuty, nie traci jednak wewnętrznej ludzkiej godności. Nie chce pozwolić, by wrobiono go w zbrodnię, której nie popełnił. Postać Dziabasa łatwo było zagrać na jednej nucie, jako naturalistycznego, prymitywnego wieśniaka. Dziabas rzeczywiście jest naturalistyczny i prymitywny, ale to nie cała prawda o nim okazuje się także naznaczony tragicznym niespełnieniem. Wszystko, czego w życiu dotknie, zamienia się w mierzwę. Jego żona to kłamliwa dziwka, a ukochany syn to tylko wyłudzający pieniądze alkoholik i łobuz. Marian Dziędziel prezentuje w tej roli jednocześnie naturalistyczną groteskę, jak też pewnego rodzaju wzniosłość i prostą godność wiejskiego gospodarza, który przegrał swe życie. Kinga Price jest wprost stworzona do roli bożeny diabasowej, połączenia zwykłej, wiejskiej baby z niebezpieczną, prowincjonalną femme fatal. Całej tej trójce dzielnie sekunduje Bartłomiej Topa w roli porucznika mroza postaci najpełniejszej i najciekawszej z nich wszystkich, zmęczonego desperata, próbującego na swoim małym indywidualnym polu walczyć o ocalenie godności i uczciwości. Film dostał nagrodę za scenariusz rzeczywiście zasłużenie. Wszystko jest tu dokładnie i konsekwentnie przemyślane. Rozpoczynające Dom Zły, wspomnieniowe interludium z życia środonia, zadziała później na zasadzie Czechowowskiej strzelby. Sparafrazowane powrócą wątki i motywy. Śmierć żony z prologu, scena, gdy leży na podłodze zalanej barszczem czerwonym niczym krew, stanowi symboliczną zapowiedź późniejszej orgi zbrodni. Smarzowski z dużą zręcznością przeplata konwencję. Groteskowy humor mieszając z tragizmem konsekwentnie zmienia tonację. Im bliżej końca, tym film staje się mroczniejszy. Tym bardziej. Zagęszcza się atmosfera osaczenia i uwikłania w obu historiach Środonia i Mroza, którzy stają się swymi swoistymi odpowiednikami jednostkami otoczonymi wrogimi ludźmi i wplątanymi w niebezpieczne historie, z których trudno ujść z życiem. Oba wątki rozpoczynają się w komediowej, satyrycznej tonacji. Edek w Niedźwiedzim, pijackim uścisku obejmuje się ze zdziśkiem, a milicjanci jak z barei karnie Według rangi ustawiają się w kolejce do gorzałki, którą serwuje im bimbrowniczka, wiejska baba pozorantka. Im bliżej jednak końca to, co wcześniej było śmieszne, teraz zaczyna stawać się straszne. Cała historia, rozpoczynająca się od starannego, powolnego i szczegółowego wprowadzenia i rozwinięcia akcji, teraz przyspiesza niczym szaleńczy diabelski młyn. Jednocześnie urastając do rangi syntezy i metafory. Końcowe sceny, gdy na wiejskim podwórku widzianym z lotu ptaka nieskładnie kołyszą się upojeni gorzałą ludzie marionetki, niedwuznacznie przywodzą na myśl finał wesela wyspiańskiego z jego somnambulicznym, chocholim tańcem, upiornym dans makabry polskiego społeczeństwa.